Mamy teraz 21 czerwca 2002 roku. To jest notatnik z zagadkowymi zdarzeniami, do jakich dochodziło po śmierci mamy od 2 lutego. Były też zdarzenia, które poprzedzały jej śmierć, nietypowe takie, związane z dawnymi podaniami. Też mam je pozapisywane. No i teraz takich ostatnich zapisów to był noc z 5 na 6 czerwca. I tak napisałem wtedy: śniła mi się mama w którymś pokoju na górze tutaj w domu, zamyślona, jakby patrzyła przed siebie i wspominała dawne życie. Powiedziała, że raz na 2 tygodnie tu chodzi pooglądać. No tak ogólnie, co się dzieje. Mniej więcej tak raz na 2 tygodnie, tak z tego wynikało, nie, że dokładnie, tak raz na 2 tygodnie, tak powiedziała. Coś chciała dodać jeszcze do tego, ale wtedy ją dotknąłem pod ramieniem w stronę żeber, czyli po prostu jak ona tak stała, widziałem właśnie, że no, jest to duch. Tak, rękę wysunąłem w tym śnie i tak ją chciałem dotknąć. I tak po prostu pod żebra ją dotknąłem. Tak pod ramieniem. Dotknąłem ją pod ramieniem w stronę żeber. I w tym, co chciała powiedzieć, przerwałem. Przez ten sen, też właśnie tak jak chciałem dotknąć, przez sen właśnie podniosłem też rękę i tak jakby o kołdrę się oparłem. No i w tym śnie to ja ją po prostu tak, ona też zwróciła na mnie uwagę w tym śnie, że tak po prostu rękę wysunąłem, tak ją dotknąłem i ona wtedy coś chciała powiedzieć, a potem się w moją stronę odwróciła i no, ten sen się przerwał. No i to było w noc 5 na 6 czerwca i była mowa, że tak raz na 2 tygodnie tutaj chodzi pooglądać, co tu się dzieje. Ogólnie takie miała nastawienie, jakby te życie ziemskie było ciężkie, jakoś jakby tu już na ten świat nie chciała. Chciałaby być z nami, ale nie na tym świecie już na przykład. Ten świat był ogólnie taki dla niej surowy, jakby ciężko to nazwać. No i teraz ciekawe zdarzenie się stało, bo dzisiaj w nocy, czyli w nocy 21 czerwca, czyli jakieś tak 2 tygodnie właśnie po tym śnie, jeszcze idąc spać, sobie pomyślałem, że no, mijają 2 tygodnie, czyli może być jakiś znak od mamy. I tak myślałem, że jakiś znak mi da. Nikomu to o tym nie mówiłem, że 2 tygodnie mijają. No i później dzisiaj poszłem na miasto. Telefon od taty na mieście, jak byłem, że gdzie jestem i że tata mówi, że mama w nocy była. No ja oczywiście szok, że coś się stało. No i potem jak się spotkaliśmy, no to powiedział właśnie, że w nocy się chłód pojawił w pokoju. I chłód, mocny chłód, chociaż była ciepła noc, bo 26 stopni, 25, 26 stopni, tam w kuchni nawet 28. Dom pozamykany, drzwi pozamykane, okna jeszcze żaluzjami pozamykane i normalnie pozamykane, tak żadnego przeciągu. Mówi, że taki chłód się w nocy zrobił. I w tym momencie pies zeskoczył z łóżka i zaczął, wybiegnął na hol i zaczął się cieszyć po prostu, jakby kogoś widział. Podskakiwał, tak jak ktoś wraca z długiej podróży, jakieś zabawki mu przywiezie, to po prostu tak szalał. Tata go wołał, pies w ogóle nie reagował, tam dłużej po prostu się cieszył i dopiero później, jak tata no, tam na niego krzyknął już któryś raz, pies przyleciał do łóżka. Coś tam, tata mówi, że tam było też to jakieś zaszumianie, jakieś szuranie czy coś i się to skończyło. I no i później temperatura wróciła do stanu pierwotnego, czyli tata już potem musiał też się pod tą kołdrą już tam czy pod kocem odkrywać, już mu było znowu ciepło. Co ciekawe, miał tam radio postawione obok łóżka, którego w nocy czasami słucha, jak nie może spać. I te radio ogólnie się ładowane jest na baterię słoneczną, całą noc wytrzymuje po tym naładowaniu. Było też naładowane i później po tym zdarzeniu już, no, już nie działało. Także nie tylko nastąpiła zmiana temperatury odczuwalna, że po prostu zrobiło się chłodno, gdy ten duch przyszedł. Pies zareagował, bo się nim cieszył, radio się wyładowało i jeszcze co tata nie wiedział, właśnie to się stało w noc, kiedy te 2 tygodnie minęły, w których mama mi powiedziała, że co 2 tygodnie tak tu chodzi pooglądać, raz tak na 2 tygodnie. Także można powiedzieć, 4 takie potwierdzenia niezależne złożyły się na ten przypadek. Jeszcze co ciekawe, jeden z takich przypadków przed śmiercią mamy to, jak zmarła mamy przyjaciółka, taka Agatka, parę tygodni przed jej śmiercią, to też po jej śmierci mama i tata niezależnie od siebie w nocy po prostu czuli chłód, jak ten duch przyszedł i ten duch się tatowi przyśnił, powiedział pewne rzeczy, a mama znowu w nocy się przebudziła i widziała ciemną postać na tle szafy. Także też tam była zmiana temperatury, też to się jakby ta zmiana temperatury powtórzyła. Tata nie wiedząc o tym, że 2 tygodnie akurat minęły od tego mojego snu,
próbował na to zwalić, na to, że ostatnio, jak byliśmy przed cmentarzu, chyba przed 2 dniami, tak w niedzielę to było chyba, to ja powiedziałem, tam się tata pożegnał z mamą, a ja powiedziałem coś takiego, no jak będziesz mogła, to nas odwiedzaj, czy jak będziesz chciała, to nas odwiedzaj, czy jakoś tak powiedziałem. No i tata twierdził w tym momencie, że to było przeze mnie, że tak powiedziałem, że tak nie powinno się mówić, no ale ja już potem powiedziałem, że to w sumie ten sen o tych odwiedzinach po prostu jest powiązany z tym, po prostu co mu się teraz zdarzyło i że po prostu to mama zapowiadała już wcześniej, 2 tygodnie temu i też właśnie mu powiedziałem to, że to zdarzenie, które miał dzisiaj w nocy, jest związane z tym moim snem, co on o tym nie wiedział, że akurat 2 tygodnie mijają. Także na tym materiale, który teraz będzie, to jest taka pierwsza relacja, jaką nagrałem, spotkając się z tatą na spacerze, jak był z psem. I pierwszy taki opis życia wzięty, o tym właśnie, co się dzisiaj w nocy zdarzyło. Powiedz, co widziałeś? Co No widziałem? powiedz, no powiedz. Jak Odwrócona kamera na maksa. wczoraj wieczorem było gorąco. No. No to ja mówię, jak tu spać w tym upale? Ale zasnąłem. I gdzieś o 5:30 chyba to było przed trzecią. No. Gdzieś o 2:30 tak zimno się zrobiło mi, tak No. lodowato, że się obudziłem, właśnie zacząłem trzęsnąć, przecież tak gorąco było. Nagle pies zeskoczył z łóżka i do holu wskoczył. Jak zaczął skakać, a cieszy się, to tak jak ty przejeżdżałeś z Czech, No. bo gdzieś prezenty, a poskakiwał. Ja mówię, Max, co ty tam robisz? Chodź tu, a on się cieszy, wita, poskakał, ale nie szczekał, No. ale tą radość widać na tym holu, a skakał. No, no. Wiesz, jak to przychodzi, No. ty przyjeżdżałeś z zabawki, przywoziłeś. Podskakował, cieszył się. Jakiś szum. Ja wiem, Max, chodź tu. Ale długo skakał, widać tak, jakby się witał z kimś, wiesz? No. No i krzykłem na niego, chodź tutaj, do spać. No i uspokoiło się. A zaszumiało coś? A oczywiście, to Jak było zaszło? słychać. Jak No, zaszło? tak, no takie ruchy, chodzenie, jakby jakieś szuranie. A on wyskoczył z łóżka i prosto tam poleciał, jakby, tak jakby się przywitać, jak się cieszył, że spotkał tą osobę, Tak? wiesz? Ale I na poskakiwał holu na skakał? holu, bo na tym holu to było, O wiesz? Boże. Chodź, Max. No, no, no. I potem spokój był już? No jak krzykłem, no, a to się skakał, cieszył się, ten witał, wiesz? No. Tak jakby tobie, tak jak się przyjeżdżał, witał jak osobę, której dawno nie widział i No. się cieszył, że ta osoba przyszła. No, no. Jak krzykłem, Max, do łóżka, chodź tu. Jak krzykłem, przyszedł i się wyciszyło się wszystko. Aha. Ciekawe. Ale wiesz, czemu się to stało? Bo jeszcze pierdolił wczoraj przy grobie, przyjdzie odwiedzać, znaczy nie mówi To się, nie że było przed zmarł. wczoraj, tylko przed 2 dniami. Ale nie, nie dlatego to się stało. Ja ci mówiłem, że przed dwoma... Słuchaj, teraz mnie... Przed 2 tygodniami mi się śniło, że mama i mówi, no ja tu chodzę raz na 2 tygodnie pooglądać. I ja wczoraj wieczorem się kładąc spać, przeliczyłem, bo to było 5, 6, z 5 na 6 jakoś, 5 albo noc, albo 6 noc, ale chyba z 5 na 6. Ja wczoraj się kładąc spać, odliczyłem, mówię, kurne, dzisiaj mija 2 tygodnie, jak to mama mi powiedziała. Mówi, jeżeli tak powiedziała, to znaczy, że dzisiaj w nocy przyjdzie. Jeszcze jak szedłem spać, to tak sobie pomyślałem. Mówię, jest prawdopodobieństwo, że dzisiaj da znak, ale ja myślę, że mi da znak. I widzisz, 2 tygodnie minęły i ci dała znak. Czyli to, co mi się śniło, że ona powiedziała, że raz na 2 tygodnie tu chodzi i pooglądać, się potwierdziło dzisiaj w nocy. Ale pies widział, się cieszył, on się cieszył, wiesz, jak to No. tęskni, czeka, albo tak jakbyś południa go nie było, bo No. nikogo w domu przychodzimy. I on z tej radości, jak skakał, jak się cieszył, jak witał. A ty się obudziłeś, jak już on skakał, czy jak wyskoczył z łóżka i poleciał? Nie, ja mnie obudził chłód, zimno nagle Aha. zrobiło się. Tak lodowato, zimno, że ja nakryłem nakrywać kołdrę, No. bo mi cholernie zimno się zrobiło. I jak się zrobiło zimno, to pies zeskoczył z łóżka. Aha. Jak skoczył, tak jak nieraz widzi kota czy coś, jak No. runął tam do tego holu. No. A skakał, a cieszył się, a podskakiwał, a jakiś szczęśliwy, radosny. Aha. No to Bo jest możliwe. ja myślałem, że skoczył, może słyszał, że... No słuchaj, bo myślałem, że to już na zewnątrz budynku, No. wiesz? A on tu w holu, tak się cieszył, tak witał. Aha. No to jest te 2 tygodnie, czyli można liczyć, że za 2 tygodnie zaś będzie jakiś Ja może wiem, bo znak. ja teraz pytałem, że takich rzeczy więcej nie Ale mówi. to jest niezależne, bo ja to powiedziałem niedawno, ale to wtedy co mi się śniło, że mama powiedziała, że raz na 2 tygodnie tu przychodzi, a teraz akurat w tą noc mijały 2 tygodnie. No przecież gorąco było w pokoju. No. Ja teraz już się gotowałem obiad, to w kuchni miałem 28 stopni. No. Ja myślałem, że się ugotuję. No, no, no.
A ja jeszcze, już, a ja jeszcze się kładąc wczoraj spać, znaczy dzisiaj, w nocy, nie, jak szedłem spać, to już dzisiejszy dzień był, mówię, dzisiaj mija 2 tygodnie, to jeśli będzie znak, to dzisiaj. I faktycznie, aż jak ty mi to powiedziałeś, to aż mi ciarki przeszły, bo ty o tym nie wiedziałeś, że 2 tygodnie mija, a znak był. Także było słychać chłód, a radio słuchałeś? Słuchaj, przecież wiesz, że się przeopalał na balkonie, no. Słońce grzało, no. I radio się ładuje tam od promieni słonecznych, ten solar, no. I powinno całą noc grać, no. I radio przestało grać i do teraz nie gra, tak jakby się rozładowało. Wtedy w tej nocy? No to dzisiaj w nocy to było przecież, nie tej nocy. Ale wtedy się jakby, przed tym słuchałeś go, tak? Ale rzeczywiście cały dzień się ładował, no w słońcu by się opalało, piękna pogoda była. Czyli zawsze jak tak ładuje się, to do rana, następnego dnia gra do rana. Aha. A tu w nocy przestał grać. Aha, tak, czyli jakby rozładował się całkowicie. I już rano potem nie grało? A w nocy już się grał. Aha, czyli w nocy te zdarzenia mogły rozładować te radio. Tak wyglądałby to w tym, w piękną okoliczności, ale no poprzedniej nocy czy poprzednich, to te radio mi grało do 8 rano, całą noc. A tu cały dzień się ładowało i dzisiaj w nocy, jak przez to zimno, przestało grać, ale przestało grać, do dzisiaj nie gra. A wiesz, czemu się zimno robi, jak duch przychodzi? Bo duch pobiera energię z otoczenia, żeby się zmaterializować. I tak samo jak z otoczenia mógł wziąć energię, mógł z radia wziąć energię. Wiesz, że odciągnął tą energię i się wyładowało. Chodź, Mat, chodź. Ale na cmentarzu więc mi nie gada, odwiedzaj. No nie, no. Się nie gada. No tak, mama już wcześniej miała takie nie, coś. Tak, że mi nie gada, bo jakbyś nie gadał, to może by tego by nie było. Nie. Zawsze taki znak jest coś cenne, nie? Że wie, że coś tam jest. Te radio właśnie stało w tym miejscu jak teraz, tylko że tarczan był rozłożony i było dobrze naładowane, bo wczoraj były słoneczne dzień, się opalało i od cały dzień się ładowało i on wtedy trzyma całutką pełną noc. I tak było w poprzednich dniach, a właśnie dzisiejszej nocy sytuacja była inna. Kiedy było, ono było załączone na noc, ale kiedy, o której szedłem spać, 11, kiedy gdzieś tak 2:30 czułem ten chłód, radio też przestało grać. No i po prostu został rozładowany. No taki bieg okoliczności dziwny. Także tutaj skakał? No tu na tym holu po prostu wyskoczył z pokoju tego dużego, co tu spałem akurat. No. Wyskoczył, tu zaczął skakać, wita się szczęśliwy, radosny, że widzi kogoś. A szczekał? Nie. A jeszcze taki drobiazg. Ja szedłem spać, było tak gorąco, że spał pod cienką kołdrą odchylony, bo nie sobie się ciepło, dobrze nagrzał. Ale kiedy zasnąłem i przyszła ta godzina, chyba to była gdzieś między 2:30, to tak przyszło lodowate zimno, chłód, że zacząłem się nakrywać i chuchać, żeby nagrzać powietrze, żeby normalnie zmarzłem. Mówię, mogłem się cieplej ubrać do spania, ale gorąco było. I kiedy zasypiałem, już to się uspokoiła sytuacja. Znowu mi było bardzo ciepło. Takie dziwne zjawisko. Także się ochłodziło tylko wtedy, jak te zjawisko się pojawiło. Na ten czas pies wyskoczył. Co pies wyskoczył. To tu się to rodziało. Aha. Lodowate zimne przyszło. No ciekawe. I poszło. No a okna były pootwierane czy pozamykane? Nie, okna wszystkie były na noc pozamykane. Zawsze zamykam na noc okna i żaludzie zamykam, żeby po prostu lepiej się wyspać, bo jak wcześniej jest światło, to ja się budzę. Aha. I szum, ja wolę ciszę, wyciszone być i w ciemni, to ja wtedy dłużej śpię. No, dobra. Czyli nie było możliwości, że wiatr powiał albo coś? Nie. Pozamykane szczelnie. Mhm. Dobra.